15 sierpnia w Stalowej Woli odbyły się uroczystości upamiętniające zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej. Równocześnie zorganizowano piknik wojskowo-historyczny. Dużym zainteresowaniem cieszyły się m.in. pokazy wojskowe. Uroczystości upamiętniające historię naszego narodu odbyły się na placu przed Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 imienia Tadeusza Kościuszki. W szkole od 8 do 14 sierpnia odbywał się obóz polskiego systemu walki, wręcz Haller. Myślę, że ten dzień jest dobrze wybrany, dlatego że dewizą pana prezydenta jest to, żebyśmy czcili zwycięstwa, a nie klęski. Dzisiaj przypada dzień, w którym możemy czcić zwycięstwo oręża polskiego w 1920 roku. Chciałem serdecznie podziękować organizatorom za wkład w przygotowanie tego obozu oraz Państwu, którzy przybyli dzisiaj na dzisiejszą uroczystość. Mam nadzieję, że ta uroczystość stanie się, czy obóz, który tu jest organizowany, ale również uroczystość w dniu 15 sierpnia będzie stałym punktem programu uroczystości, które organizowane są w Stalowej Woli. Jak podkreśla dyrektor Włodzimierz Smutek, młodzież biorąca udział w szkoleniowym obozie wakacyjnym oraz organizatorzy pikniku wojskowo-historycznego doceniają znaczenie cudu nad Wisłą. W historii wojennej sztuki jest on przykładem rozstrzygniętego manewru, którego efekt końcowy został osiągnięty dzięki myśli przewodniej dowódcy, rzetelnej pracy sztabu oraz wysokich umiejętności oficerów na polu walki. Po uroczystym apelu mieszkańcy Stalowej Woli mogli obejrzeć pokazy walki wręcz oraz pokazy antyterrorystyczne. Jeżeli chodzi o pokazy, to pokazy dynamiczne, które prezentowali członkowie Związku Strzeleckiego Strzelec ze Stalowej Woli, którzy trenują w ramach sekcji PSW Haller w waszym mieście, oni zaprezentowali zwiad, elementy zwiadu, zielonej taktyki, pomimo że jesteśmy w terenie zurbanizowanym, elementy czarnej taktyki, tak zwane CLS, czyli ratownictwo pola walki. W ramach pokazu walki wręcz mieliśmy elementy walki wręcz wojskowej, czyli mającej na celu wyeliminowanie przeciwnika oraz taktyki interwencji, czyli technik przeznaczonych dla służb mundurowych służących w ramach bezpieczeństwa naszego państwa, czyli policja, służba więzienna, straż miejska. I tam były już techniki typowo interwencyjne, mające na celu obezwładnienie agresora i doprowadzenie go na przykład na posterunek. Podczas imprezy można było podziwiać sprzęt wojskowy, policyjny i strażacki. Szczęśliwcy mieli także okazję przejechać się czołgiem. Impreza była prawdziwą gratką dla rodzin z dziećmi i to właśnie z myślą o nich przygotowano tor małego komandosa i strzelnicę ASG. Każdy chętny mógł przebrać się za żołnierza, wziąć do ręki pistolet czy karabin. Można było także podziwiać wystawę z Muzeum Niepodległości w Warszawie Drogi do Niepodległości. Wystawa, jak sama nazwa mówi, Drogi do Niepodległości, pokazuje polskie wysiłki niepodległościowe mniej więcej od roku 1905 do konferencji pokoju w Wersalu w 19 roku. A więc nie tylko sama I wojna światowa, ale to co się działo wcześniej, tuż po zakończeniu tej wojny. Idea tej wystawy jest taka, żeby pokazać wszystkie obozy polityczne, które uczestniczyły w walce o niepodległość, a więc również polityczne, jak i wojskowe aspekty tej działalności. Wystawa jest oparta o materiał ikonograficzny i o dokumenty w dużej mierze w posiadaniu Muzeum Niepodległości. I ma charakter taki edukacyjny, więc może nie ma tam dużo tekstów, ale o to chodzi, że wystawy planszowe nie powinny mieć dużo tekstu, ponieważ widz się męczy, natomiast on powinien być zainteresowany tym, co zobaczy i ewentualnie, jeżeli będzie chciał, to sobie pogłębi, czytając książki na ten temat. Myślę, że to jest dla nas też bardzo ważna forma współpracy, dlatego że najważniejsze jest dotrzeć dzisiaj do młodzieży, natomiast do muzeum niechętnie chodzi. W związku z tym my wychodzimy poprzez współpracę z PSW Haller bezpośrednio do młodzieży i doświadczenia są takie, że oni to chętnie przyjmują. To jest taki niekonwencjonalny wykład historii, trochę kontrowersji, filmy historyczne i to myślę jest lepsza forma edukacji niż taka sucha edukacja szkolna. Mieszkańcy mieli również okazję obejrzeć wystawę poświęconą polskiemu systemowi walki wręcz Haller, który wspólnie z budowlanką był organizatorem tego przedsięwzięcia.
Uważam, że ten tydzień przepracowali naprawdę uczciwie, fantastycznie, zresztą to było nawet widać na porannych zaprawach, że już są, szczególnie wczoraj, że już są zmęczeni, aczkolwiek ducha nie tracili, przepracowali to i każdy uczestnik tego obozu otrzymał certyfikat i uzyskał pierwszy stopień w polskim systemie walki wręcz haler, czyli aplikant. To jest co prawda najniższy stopień, ale jest. Myślę, że to jest początek takiego długiego marszu, ponieważ nam zależy na osobach wytrwałych, sumiennych i że to będzie taka zachęta dla nich, że oni będą w stanie kontynuować tą swoją przygodę, bo tak jak tutaj mamy na banerach hasło trening, przyjaźń, przygoda, tak to traktujemy. Ciężka praca na treningach, ale tak jak przyjaźń, przygoda, w pewnym stopniu też zabawa. Oczywiście z braniem odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych. I to mogę tyle powiedzieć. Jeżeli chodzi o samobóz, no to oni byli szkolenia z walki wręcz, mieli wykłady z historii wojskowości, tak jak wcześniej wspominałem w poprzednim wywiadzie, z socjotechniki walki informacyjnej, z psychologii tłumu. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj na przykład przy zabezpieczaniu część uczestników obozu zabezpiecza całą imprezę w ramach patroli takich informacyjnych, służby informacyjnej tutaj. I czynią to pod komendą pana nadkomisarza Sławomira Lameckiego z Warszawy, który szkoli ich właśnie z psychologii tłumu, zabezpieczenia imprez masowych. I najpierw jest teoria, a później jest praktyka. Oni się cały tydzień przygotowali do tego zabezpieczenia. Dzisiaj mają sprawdzian na przykład z tego, tak? Więc reasumując, ja myślę, że ten pierwszy obóz jest udany. Ja bym go ocenił, mówię to ze swojej perspektywy, jako dyrektora tego przedsięwzięcia, oceniał go na mocną czwórkę. Myślę, że możemy być lepiej, my jesteśmy ambitni. Ja wiem, że z zewnątrz wszyscy są zachwyceni, uważają, że jest świetnie, super i to jest imponujące. My jednak mamy większe ambicje i staramy się sami sobie poprzeczkę wyżej stawiać i też wymagać od siebie i od tej młodzieży. Remember the dream? I have it.